Cześć, z tej strony Bartek. Dziś przychodzę do Was z filmem, który być może rozwieje Wasze wątpliwości, bądź też pokaże Wam pewne rzeczy, o których nie wiedzieliście. Wiele osób do mnie pisze a propos kilku pojęć związanych z technologią instrumentów Ketron. Mianowicie, co to jest audio drum, co to jest live drum, czym to się różni, a co to jest live drum set. Moi drodzy, tutaj Ketron nam troszeczkę od nowej serii SD, a właściwie od modelu Midjay Pro, pozmieniał nomenklaturę. I Audiodrum jako pierwszy pojawił się w Ketronie Audia. Ketron Audia tak wprowadził tą technologię Audiodrum na rynek w ogóle. Była to rewolucja totalna, jeśli chodzi o technologię perkusji w instrumentach, ponieważ ten instrument wprowadził na rynek prawdziwy materiał audioperkusyjny. Oczywiście ta technologia jest dalej kontynuowana w najnowszych modelach, takich jak tutaj stojący za mną SD9. Natomiast, moi drodzy, Audiodrum w Ketronie Audia to nie jest to samo, co Audiodrum w Ketronie SD9. I już Wam tłumaczę, na czym polega różnica. Audiodrum tą technologię posiada zarówno model SD7 i możecie się złapać za głowę. Jak to? Przecież to SD9 odziedziczył tą technologię tych pętli Wave, tak? Które po prostu odgrywają prawdziwi perkusiści. Moi drodzy, Ketron nam tutaj troszeczkę pomieszał i od tej nowej serii SD Audiodrum to nie są pętle audio w sensie loopy wave. Nie. Loopy wave w nowych Ketronach SD nazywają się live drum. Więc to, co w Ketronie Audia się nazywało audio drum, w Ketronie SD9 nazywa się live drum. Wiem, że troszkę skomplikowane, ale właśnie wiele osób się mnie o to pyta, dlatego chcę Wam to wyjaśnić, na czym polega różnica. Moi drodzy, audio drum, który jest w Ketronie SD7 oraz Ketronie SD9, to pliki WAVE, to oczywiście również są pliki audio, tyle że to są pliki WAVE wywoływane komunikatami MIDI. One są troszeczkę inaczej zmapowane niż po prostu standardowy set drumów GM. Te pliki WAVE już są poddane kompresji, normalizacji, dlatego one też tak super świetnie biją. Natomiast to są po prostu również oddzielone stopy, oddzielone werble, z tym, że są po prostu one odpalane poprzez komunikaty MIDI. Zróbcie sobie eksperyment. Znajdźcie w instrumencie styl, który nie jest oparty o live drum, tylko o audio drum. Zmniejszcie mu rangę tempa i zwolnijcie go tak bardzo mocno. Usłyszycie oddzielone wszystko, tak? Natomiast jeżeli zwolnicie w Ketronie SD9 perkusję, która jest oznaczona jako live drum, usłyszycie ten charakterystyczny taki drop wave'owy. I to jest dokładnie to samo, co było w Ketronie Audia. Czyli podsumowując, właśnie Audiodrum, ta technologia, która była w Ketron Audia, która nazywała się Audiodrum, w Ketronie SD9 nazywa się Live Drum. Natomiast Audiodrum z Ketrona SD9 to jest zupełnie coś innego. To jest po prostu coś, co Ketron wprowadził wraz z tą nową serią SD. Czyli po prostu krótkie pliki wave, które są odpalane poprzez komunikaty MIDI. A co to jest live drum set? Bo to jest jeszcze coś innego, moi drodzy. Live drum set, który się pojawił wraz z Midjay Pro. Jest to nic innego jak randomizacja sampli perkusji MIDI. Kiedy włączycie sobie ikonkę, na której widać zestaw perkusyjny w instrumencie, to jak będziecie naciskać werbel cały czas, to zauważcie, że on jest za każdym razem troszeczkę inny. On nie jest taki sam. On za każdym razem jest ten sampelek troszkę inny. Można to wyłączyć, wchodząc w menu Preferences, z tego co pamiętam, albo Control, ale nie, chyba Preferences, i odznaczamy Live Drum Set. To Live Drum Set to jest jeszcze coś innego, tak jak mówię, to jest randomizacja. Natomiast wyjaśniam, bo niektórzy się pytają mnie, że w SD7 przecież też jest audio drum. Tak, w SD7 jest audio drum, ale to nie są loopy wave prawdziwych perkusistów. Audio drum z Ketrona SD7 to jest ta nowa technologia, gdzie są po prostu podzielone, zmasterowane i znormalizowane w ogóle pliki wave króciutkie, które są odpalane komunikatami MIDI. Natomiast te pętle żywych perkusistów, no to są zarezerwowane dla SD9. W SD7 tego nie ma i to się nazywa live drum. I to właśnie technologia live drum w tych nowych Ketronach odpowiedzialna jest za odpalanie pętli wave.
Wiem, że to troszkę skomplikowane, no ale mam nadzieję, że jednak coś tam wam wyjaśniłem i rozjaśniłem. Już będziecie wiedzieć, na czym polega różnica i jak się odnajdywać w tej nowej nomenklaturze ketronowej. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!